Nowe wydarzenie Laser Dash w Stumble Guys. Okej, widzowie, a więc jak możecie zobaczyć, mamy totalnie nowe wydarzenie, które będzie trwało tylko i wyłącznie 2 dni. Chodzi tutaj o nowe wydarzenie, dokładnie Laser Dash, i dzisiaj wraz z Evelą zrobimy mega challenge na tej nowej mapie. I słuchajcie, na tej mapie mamy połączenie Block Dasha oraz laserów. Wy już pewnie to widzieliście. I słuchajcie, mamy dokładnie tutaj 3 rundy i Evela wam teraz wytłumaczy, o co walczymy oraz jak to wszystko będzie wyglądać. W dzisiejszym odcinku razem z Rafałem będziemy grali po 3 mecze. Każdy będzie grał osobno, a kto zajdzie dalej właśnie na nowej mapce, na nowym trybie, wygrywa 5000 gemów. Także można powiedzieć, że w dzisiejszym odcinku pobijamy rekord, a wy zostawiajcie łapkę w górę. No i oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał. Także słuchajcie, gramy po 3 mecze i pierwsze... Ewela, chcesz zacząć, czy ja mam zaczynać? Ja chcę zacząć, także zaczynamy, wchodzimy. Boję się, tak szczerze, boję się. Chociaż Rafał też nie zna tej mapki, także pierwsze rundy mogą być takie zapoznawcze i dzięki temu ja mogę na przykład zajść dalej. Także mam nadzieję, że moja runda będzie pierwsza. Znaczy moja, wiecie, o co chodzi, że ja dalej zajdę niż Rafał. Czytujemy mapkę, ale wiemy jak ta mapka. Ja w ogóle myślałam tak szczerze, że to będą same lasery bez tych bloków, a to nie dość, że mamy bloki, to mamy lasery i jest, Rafał, tyle ludzi na początku na mapie. I to będzie mega trudne, bo każdy się będzie, wiesz, popychał. Jestem ciekaw, jak to wygląda. Ewela, ty się tam skup, żebyś nie odpadła w pierwszej rundzie. Oczywiście dzisiaj musimy wszystko sprawdzić, jak będzie wyglądać. Właśnie ciekawa jestem, czy to będzie jakieś ostrzeżenie. Dobra, idzie laser, czyli nie dość, że laser, to jeszcze to. Ej, tak szczerze, ciężko jest w tej pierwszej rundzie, bo się dużo tutaj dzieje. Czekajcie, o Jezus, Jezus, w sensie dużo ludzi. Jestem, o nie, 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 nie. Ja cię kręcę, to jest ciężkie, Rafał. To jest bardzo ciężkie. Ale przyszłaś do kolejnej rundy? No jeszcze muszę odpaść 3 osoby. Dobra, teraz może odpadną. Nie, dobra, przeszłam, ale ledwo. Ej, to jest naprawdę ciężkie. Jestem mega ciekawy, jak to wygląda. Ja tego nie widzę i chyba pójdę do Eweli po prostu zobaczyć, jak jej idzie. No, Rafał, to są połączenia 2 trybów, czyli musisz się podwójnie skupić i moim zdaniem to będzie teraz jeden z fajniejszych trybów, bo ja i lubię te lasery, i lubię te bloki właśnie i to jest to... Takie po... No fajna, bardzo fajna tutaj mapka. Jestem w drugiej rundzie, teraz musi 8 osób odpaść. Ale mega fajne jest to moim zdaniem, że oni łączą właśnie te jakby 2 mapy w jedną i to jest wydarzenie, że trwa to tylko 2 dni. Nie, że jest nowa taka mapa, która będzie nudna z biegiem czasu, tylko że jest takie wydarzenie. Mega mi się to podoba. Ej, co tu się dzieje? Jak jest bardzo dużo tak właśnie osób, to ciężko się skupić na tych laserach, na tych osobach, żeby przejść, no jest ciężko. A co do eventu, też mi się to podoba. I Rafał, sorry, że tak nie gadam, ale dobra, przeszłam, czyli jestem w finale. Ej, może będzie pierwszy win. A ile ludzi przechodzi do finału? 8 osób jest i jest 9 osób, chyba. Nie wiem, czy dobrze obliczyłam. Zobaczmy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 osób. Tak, chyba 8 osób, 8 osób, Rafał. Dobra, czyli teraz Ewela, to miejsce, które zajmiesz, czyli już masz 3. rundę. Ja muszę co najmniej do 3. rundy dojść, żeby dostać przynajmniej 1 punkt. No i tam patrzy, kto odpada. Dobra, patrzę, patrzę. Na razie tutaj laser mi idzie. Wow, 2 lasery teraz. One idą od boku, od przodu. I czasami masz, wiesz, masz dziurkę. Nie możesz przejść przez dziurkę. O kurczę. Wow. Ja cię kręcę. I czemu ja stoję w miejscu? A wygrałaś, czy nie? Nie, ostatni typek, ale po prostu teraz to, co się wydarzyło. Dobra, idę. Wygrałam, ale cudem jakimś. Jakimś cudem. Ej, słuchajcie, czyli teraz ja przechodzę tutaj. Ewela ma 1 wygraną. Ja wchodzę i muszę teraz wygrać. Jeśli nie wygram, no to będzie wtedy 1 punkt dla Eweli. Jeśli wygram, no to będzie remis. I takie 3 mecze robimy. Po 3 mecze. Dobra, mamy 1 rundę. Jestem ciekawy, jak to wygląda. To jest moja pierwsza gra na tych laserach. I ile tu jest ludzi, to ja nie mam zielonego pojęcia. Ja się boję, że odpadnę na samym wstępie, a tego byśmy chyba wszyscy nie chcieli. Ja na razie się trzymam tu u góry. Jest jedna osoba, która by chciała. Ej! Ja już przyszedłem! Ja już przyszedłem, ale tu było bardzo dużo, chociaż nie aż tak, no nie, no trochę tych botów było, ale jak możecie zobaczyć, mamy połowę, 16 pozostało, przechodzimy do rundy numer 2. Ej, to może uda mi się wygrać i wtedy będzie remis. Dobra, mamy 2. rundę i mamy tutaj 16 osób. Musimy sprawdzić, czy są tutaj jeszcze jakieś... Ej, są jeszcze jakieś boty, to w finale już wydaje mi się, że będziemy. Także co, podskakujemy do góry, bum. Ewela, jak myślisz, jak ci pójdzie w kolejnej rundzie? Myślę, że tobie więcej botów chyba dobrało, bo ja pierwszą rundę naprawdę długo grałam. To wy w ogóle miałeś jakiś laser w pierwszej rundzie? Czy właśnie nawet laser teraz dostałem pierwszy laser i drugi leci od prawej strony. Ej,
Ej, już jestem w finale. Wydaje mi się, że ja to na easy dzisiaj wygrywam. Ej, mi się wydaje, że ja miałam dużo ciężej, bo to, co się u mnie tam działo w pewnym momencie, to ja nie wiedziałam, jak skakać, żeby przejść. Bardzo mi przykro. Ja już losuję. Ciekawe, co mi wylosuje. No oczywiście finał. Słuchajcie, już mamy finał. Ja naprawdę jestem aktualnie w szoku. Dobra, ale tu już mamy tylko dwa boty, więc będzie dużo ciężej. Okaże się, że ty zrobisz wszystkie trzy rundy w takim czasie, jak ja zrobiłam tylko jedną rundę. Ej, no, ale ty dużo dłużej grasz. Ja bym chciał dłużej się utrzymać na tej mapce. Jestem ciekaw, czy da się grać jakoś razem. Fajnie by było, ale no, nie wiem, jak to będzie. Dobra, mamy laser, mamy to. Ej, mega kozak, mega fajne połączenie. Ja bym chciał w ogóle takie połączenie jeszcze, że na przykład przechodzicie przez te... przez to, co spada w dół i jeszcze lasery przechodzą i tam jeszcze jakieś utrudnienia. To też by było... O, choinka, o, choinka. Jacie, ej, ale to jest ciężkie. Ło, ale bym... Dobra, oni chyba spadną. Oni chyba spadną. Tak, wygrywam, wygrywam sobie. Także wychodzi na to, że razem z Rafałem mamy po jednym punkcie. Myślałam, że w tej pierwszej rundzie będę miała przewagę i dzięki temu nie będę musiała się teraz stresować. Ale niestety musimy tutaj zacisnąć pasa, jak to się mówi, i lecimy znowu po wina. Tylko mam nadzieję, że teraz będę miała takie same osoby jak Rafał. No bo, no ocencie to, bo ja nie widziałam, jak tam Rafał grał, ale z tego, co mówił, to miał to naprawdę łatwo. Ja w pierwszej rundzie już miałam tyle laserów, że nie wiadomo było, gdzie skakać, a co dopiero... tam w finale. A jeszcze najgorsze jest, Rafał, to w tej pierwszej rundzie, ty to tak szybko przeszedłeś, a jest najgorsze to, że tu jest pełno osób i nie dość, że musisz na te osoby uważać, na lasery i na te bloki, no ciężko jest. A ile osób ci już odpadło w pierwszej rundzie? Dużo czy nie? No, teraz 4 osoby odpadły. Aha, dobra. Czyli ty dalej grasz? Tak, 4 osoby na 16 dopiero odpadło. O ja, to ty masz ciężej, ja miałem tutaj od razu. I w ogóle ja nie wiem, co tu jest grane. Przechodzę, dobra, bo tutaj się bałam, że nie zrobię. Że naciskam coś niechcący i mi taki wykrzyknik wyskakuje i nie mogę się przez to ruszać. Dobra, runda numer 2. I Rafał, trzymasz za mnie kciuki, czy nie bardzo? No ja tu trzymam, mimo wszystko chcę, żebyś tam wygrywała. Ale przynajmniej 2 winki zrobię, a trzeci, no to już będę miał ja. Aha, czyli myślisz, że zrobisz w dzisiejszym odcinku 3 winy pod rząd na nowej myślę, mapce? Myślę, że zrobię, myślę, że zrobię. No dobra, to trzymam za ciebie kciuki. Ja mam już jeden laser za sobą, 3 osoby odpadły, a musi odpaść takich osób 8, więc... Wow, dobra. Teraz tu idą 2 lasery, tak? Wow, ale bym się skuła. Chyba tutaj coś, Rafał, kombinujesz. I próbujesz mnie tutaj... Dobra, przechodzę do finału! Rafał mi dam zaklęcia, rzuca. Ewela, odpadnij, odpadnij. Ej, ale tobie dobrze idzie, tak szczerze. No i cieszę się, że tak mówisz i mam nadzieję, że nie zapeszysz teraz. Mamy finał, mamy finał. Chciałabym w ogóle właśnie tak jak mówisz, żeby zagrać z kimś, kto się też mega długo utrzyma i zobaczyć, jakie są najbardziej hardkorowe tutaj rzeczy w tym trybie. I Rafał, mam nadzieję, że za niedługo się tak będzie dał zrobić i wtedy pobijemy może jakiś rekord. Co ty na to? No to by było mega kozackie. Ja jeszcze patrzę tutaj, czy jest ta mapa dostępna w customach, ale chyba nie. Ej, dobra, ja tutaj na razie dobrze mi idzie. Odpadły 2 osoby, 3 osoby odpadły. Jeszcze... A w ogóle... Aha, bo ty nie odpadłeś, bo wygrałeś. Ej, 2 lasery naraz. W sensie 2 w kupie. Wow, ja nie wiem, jak to się stało. 5 osób zostało. Tu już jest naprawdę hardkorowe. Ale ty masz finał, tak? No to ja o nie! Znowu mi jakiś wykrzyknik i mnie zblokowało. No niestety, Rafał, nie udało mi się, także mam nadzieję, że tobie też się nie uda. Runda numer 1. Znowu mamy mega dużo ludzi. Mam nadzieję, że teraz trochę dłużej pogram na tej mapie. Ej, i już teraz mi nie widać ników. Dobra, czyli mi się chyba wszystko ponaprawiało. Okej, no nic, przechodzimy, ale szczerze wam powiem, że jak nie widać ników, to ja sam siebie nie widzę i nie widać mojego czerwonego niku. Ej, to jest niefajne, bo... Wiecie, że mam czerwony nick, a Ewela nie ma. Kto się śmieje, to się śmieje ostatnie, zaraz odpadniesz. Ej, właśnie boję się tego, że odpadnę faktycznie. Już 8 osób odpadło na 16, ale jest na razie okej. Okay. Ej, tu laser idzie z tej strony. O, 2 lasery na raz. To ty masz tak pierwszy raz, że idą z 2 stron na raz? No. Ach, nie, no to pozdro. Ej, mamy rundę, przyszedłem ją. Okej, okay, runda numer 2. Ej, chciałbym dużo dłużej pograć na tej mapce. Mam nadzieję, że tutaj panie i panowie się trochę postarają bardziej, ale z tego, co widzę, to tak średnio im to wychodzi. Wydaje mi się, że... Aj, a jakby się utrzymać na tym jak najdłużej... Nie, no to jest bez sensu. I musimy... O Jezu, o Jezu! O, spadłem w drugiej rundzie! No i dobrze, punkcik dla Eweli, czyli mamy 2-1 dla mnie. Czyli wychodzi na to, że jak teraz zdobędę pierwsze miejsce, to wygrywam już ten odcinek i wygrywam gemy.
ale jeżeli mi się nie uda zdobyć, wtedy jeszcze Rafał ma szansę zremisować. Tak, dobra, bo ja mam 2 punkty, Rafał ma 1. Zaczynamy! Normalnie Rafał tutaj, aż normalnie mam pełną ekscytację i mam zamiar teraz wygrać i zajść jak najdalej się da. Typki tutaj już, patrzcie się, jak idą tam. Mi się wydaje, że odpadniesz. Na pewno nie mogę tylko, bo ja tutaj emotkę rzucania naciskam i tak jakby wyskakuje wykrzyknik, że nie mogę tego robić i dlatego ja stoję przez jakiś moment w miejscu. To przez moje długie paznokcie oczywiście, bo tak jakby zahaczam 2 klawisze na raz i nie mogę tego zrobić właśnie teraz, bo jak to zrobię, to mam przypał. Ej, co się stało? Rafał! Co jest? Nie zauważyłam lasera i mnie spaliło, a byłam chyba ostatnią osą. Kizowie chyba będzie remis i będzie musiała być dogrywka. Ej, ja to nie wiem, jak ja to zrobiłam. Ja w ogóle byłam w szoku, co się stało. Myślałam, że przyszłam do kolejnej rundy. Dobra, mamy 1 rundę i ja muszę przejść tą 1 rundę i... Ej, a właśnie, a jeśli nie przejdę, to Ewela wygra. Ale w razie czego trzymajcie kciuki jeszcze za remis, bo jak będzie remis, to spróbujemy wejść w tym samym momencie na mapę. Ewela, to by było dobre, nie? Właśnie, ej, możemy spróbować, czy tak się da. Właśnie, to trzeba sprawdzić. Wydaje mi się, że powinno się dać, ale będziemy musieli chyba włączyć niki. Albo Ewela, ubierz sobie jakiegoś skina i powiedz mi... I powiedz mi jakiego. Ej, ale mam teraz lepszych gości chyba. Tak mi się wydaje. Ej, ile tu się dzieje, to ja nie mam pytań. Ej, no ja wcześniej nie zauważyłam lasera, bo było tyle osób na mapie, także uważaj i patrz na wszystkie lasery. 2 runda, czyli już można powiedzieć, że mam punkcik od... No, w sensie jest dokładnie remis i po tej rundzie będzie jeszcze dogrywka, więc... Ej, jak ci ludzie tu przechodzą pod tym? Widzę, ja się muszę poduczyć trochę. Ja się chyba muszę mocno poduczyć. Wow, ale bym spadł. No i jak to rozwiązać? Chyba tu przejdziemy w ten sposób i w ten. Dobra, jest dobrze. Tutaj się chowamy, jest git. Tu mam... Ale on wolno idzie. Jacie, ale przyfarciłem tu. Czyli mamy finał i postarajmy się wygrać na tym finale. I wydaje mi się, że ci goście są dużo lepsi niż w poprzednich meczach, więc ciężko będzie wygrać, ale postarajmy się i musimy kogoś tu z rękawicy grzmotnąć, tak mi się wydaje, więc podlatujemy do góry. Jeszcze trolujesz dodatkowo? No właśnie muszę, bo wiesz, oni już lepiej grają i będziemy musieli się postarać troszeczkę bardziej. Do... Aj! Wow, ja stanąłem na... Ej! Co jest? Ty... Spokojnie. 3 osoby już odpadły. A co tam... Ej, widzieliście, co tam ten ziomek zrobił? Co... Ej, czemu... Ej, czemu ci ludzie wchodzą? Ej, wygrywam! Nie wygrywam! O! Nie wygrałem, ale i tak mam punkt. Co tu się wydarzyło? Czyli wielki finał. Mamy teraz ostateczny pojedynek. Kto zajdzie teraz dalej, wygrywa 5000 gemów. No i dobra, zaczynamy. Muszę mieć oczy dookoła głowy, patrzeć na lasery i nie naciskać tej dwójeczki tutaj. Lecimy, lecimy. Dobra, patrzcie się, jak oni się pchają, skubani. Lepiej właśnie, nie wiem, czy tak jest lepiej, czy lepiej jest tak od dołu. O, dobra, tu ktoś mi rozwalił. Mamy pierwszy laser. Typki tutaj. Hop, dobra, przeszłam pierwszy laser. Tutaj przechodzimy sobie. Ja muszę z daleka od tych typków wszystkich, żeby oni, wiecie... Dobra, tutaj szybciutko, hop. O nie, co tu się wydarzyło? Hop. Przechodzę do drugiej rundy, Rafał, dobrze. Dobra, runda numer 2. Zobaczmy tak po skinach, czy jest tutaj ktoś taki, kto wygląda na takiego kozaka. No, wydaje mi się, że ten fioletowy. Chodziło mi o mnie, Rafał, jakbyś nie zakapował żartu. Ale nie, żartuję, nie ja tutaj... Słuchałem cię. Ja tam liczę teraz, że spadniesz. Nie, ja licz wygram. Na to, bo ja teraz robię Victory Royale. Czekajcie, ja tu nie wiem, jak to zrobić. Tutaj przejdziemy sobie. I tutaj. Jestem... Ej, ludzie mnie popychają i przez to ja tak się na brzuchu jakby kładę. Nieładnie, nieładnie, bardzo ładnie, ładnie. Op. O nie, o nie. Nie, no spaliłam się, Rafał. To nie było w drugiej rundzie? To było nie do przejścia, tam się nie dało nic zrobić. Ja już odpalam i mi jedyne, co wystarczy, to przejść do rundy numer 3. Widzowie, kciuki trzymajcie wszyscy. Ej, trzymajcie kciuki, żeby Rafałowi się nie udało. Trzymajcie mocno. No i mamy 1 rundę, liczę na... Aha, ja w ogóle zapomniałem. Ej, w ogóle zobaczcie, dlaczego tu jest tyle botów, ja się pytam. Jak to zrobić, żeby tych botów było mniej? Bo ja bym tutaj się z nimi, wiecie, bardziej... no, wiecie, o co mi chodzi. Ale dobra, niech będzie. 10 osób już odpadło.
11 osób już odpadło. Ewela, bo ty zapomniałaś, że my mieliśmy zrobić w ten sposób, że w tym samym momencie wchodzimy na mecz. A właśnie, to spróbujemy za chwilę. Dobra, ja już jestem w drugiej rundzie, więc jeszcze będzie jeden mecz, w którym spróbujemy razem wejść. Okej, runda numer 2. No i zobaczmy, co tutaj z tego będzie. I lecimy sobie tędy. Lecimy sobie tędy, a mi się wydaje, że się szybko chodzi. Musimy kogoś zaraz z piąchy tu grzebnąć. Okej, mi się wydaje, że druga runda będzie nasza. 8 osób tylko musi odpaść. Bom. O Jezu, żebym ja nie odpadł. Oj, 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 oj. Dobra, jest dobrze. Jest git. Dobra. Ej, czemu ci ludzie... Ej, oni sami wskakują na sery. Co oni robią? Co tu się dzieje? Masz trzecią rundę? Tak, także wygrywam w dzisiejszym odcinku. Ewela, szykuj pieniądze na moje gemy. A ja już idę sprawdzić właśnie, ile będzie mnie to wszystko kosztowało i będzie mnie to kosztowało 20 euro. No, przykro mi, przykro mi. Dobra, oj. Czekaj. Dobra, do góry. I... bum. Dobra, teraz powinien spaść ten gość, mam nadzieję. Aha, okej. Ale ja mam prawie same boty. Co tu się dzieje, ja się pytam. Bom, leżysz. Podskakujemy. Podskakujemy i jeszcze raz. Jeszcze, oj, 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 oj. O, ale to było ciężkie. Dobra, podskakujemy tu. Dobra, wygrałem, ale prawie bym zginął. Ej, dobra, próbujemy teraz z Ewelą w tym samym momencie. Także Ewela, ja odliczam na 3-4, wchodzimy. 3, 4. Tak, mam jedną osobę na 32. Ile masz teraz osób pokazanych? 7. A, to ja mam 3, także mam nadzieję, że nam się udało. Ja jestem takim fioletowym skinem, a ty jakiego masz skina? Ja mam tego nowego takiego... Tak, co się pali. Szuka ci mapy? Tak, szuka. No to może to samo jednak. Dobra, mam, masz? No jestem, czekaj. Nie widzę cię chyba. Widzisz takiego fioletowego skina? Czekaj, czekaj, fioletowy skin. No jest w czapce, ale to nie to chyba. Nie, 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 dobra, czyli nam się niestety nie udało. Ale ciekawe dlaczego? Przechodzimy? Kto dalej? Dawaj, dawaj, przechodzimy kto dalej. Mi już odpadło 14 osób. Skułam się w tym momencie, popchnęło mnie i wpadłam na laser. Dobra, widzowie, także ja wygrywam dzisiejszy odcinek. Wy wbijajcie na ten odcinek, bo prowadzimy kanał Robloxowy, więc jeśli lubicie Robloxa, wbijajcie tutaj i trzymajcie się na razie piona.